Cześć, witam wszystkich, z tej strony Chris. W pierwszym odcinku zajmę się budową typowego schronienia. Myślę, że to będzie gdzieś w jakiejś skale, żeby od razu mieć zejście do kopalni. No i postaram się nazbierać jak najwięcej surowców do tego. Zaczynając sobie od drewna najprościej. Trochę staków trzeba zebrać. Gram na modzie przetrwania, więc chyba według mnie najlepszym, chociaż niektórzy wolą kreatywny pewnie. Ja wybrałem ten mod. Jeszcze trochę drewna muszę zebrać. Generalnie dzisiaj takie normalne schronienie, jak mówiłem na początku, w górach, później już jak trochę więcej się nazbiera różnych potrzebnych rzeczy, to już gdzieś normalną chatkę sobie wybudujemy. Na początek drewniane, za chwilę jak się nazbiera, to wybudujemy sobie już kamienne kilofy, więc to jest tylko kwestia czasu. Trzeba teraz znaleźć jakąś miejscówę. Jest węgiel, przyda się na pewno. Przynajmniej od razu zrobimy sobie torcze. Dużo torczy. Na początku wolę zbierać wszystko, co się natrafi, tak jak w tym przypadku, bo później nie wiadomo, jak będzie z tym węgielem. Chociaż dużo powinno być na mapie, więc lepiej mieć niż zostawić. Pierwszy odcinek będzie dosyć krótki, bo nie wiadomo jak ta seria wypali, więc tylko i wyłącznie dlatego. Teraz ciekawe, gdzie tutaj na początek sobie jakąś miejscówkę znaleźć. Myślę, że tu będzie dobre na początek, na pierwszy dzień to. Możemy już robić kamienne rzeczy, więc od razu do tego przejdę. Będzie to duże uproszczenie.
jeszcze drzwi. Nie wiem po co w sumie, ale... Ale może się przydadzą. Skrzyneczka też. Nie mamy drewna już. Się znaleźć gdzieś wełny, tylko z tym może być trochę gorzej już. Zwiększymy sobie trochę jeszcze. Na razie to może będzie wyglądać komicznie, ale to jest tylko pierwsza kryjówka, więc lepiej przetrwać pierwszą noc, w następnym dniu pozbierać wełnę i inne potrzebne już nam przedmioty, żeby już się pomału przenosić gdzieś indziej, a przy okazji tu będziemy mogli sobie wykopać jakieś zejście na dół do pierwszej kopalni. Łopata by się przydała. Myślę, że te rzeczy nam się na razie już nie przydadzą, więc schowam sobie po prostu do skrzynki. Jeszcze możemy ewentualnie zrobić miecz. O, świnka też się przyda. Upieczymy sobie przynajmniej jakiegoś schaba. Kolacja już jest. Widzę kolejną kolację i śniadanie od razu. Ale przydałaby się nam jeszcze wełna. Której nie widzę. Przynajmniej normalnie bym mógł zrobić łóżko i się przespać w tej nocy. Chociaż wątpię, nie chcę się za bardzo oddalać od tej mojej pampy.
Niestety wełny nie znalazłem, więc będę musiał, chyba że pójdę sobie po prostu pokripczyć. Na ten krótki odcinek to by było wszystko. Myślę, że kolejne będą dłuższe i bardziej ciekawe, więc proszę tylko o pozytywne opinie, ale negatywne tak samo, więc nie ma nikogo idealnego. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.